Miasto Dzierżoniów pozyskało 2,5 miliona złotych na rozwój usług elektronicznych. Projekt o nazwie Nowoczesny e-Urząd w Dzierżoniowie zakłada wprowadzenie 27 usług elektronicznych. Realizacja tego projektu będzie trwała do połowy 2021 roku. Po zrealizowaniu będziemy mieli prawie 30 usług elektronicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie. I tutaj można powiedzieć, że 99% spraw, które klienci, mieszkańcy naszego miasta, ale nie tylko naszego miasta, bo teraz niektóre sprawy załatwia się w urzędach w całej Polsce, czyli 99% tych spraw będzie załatwianych w formie elektronicznej, bez konieczności przychodzenia do urzędu. No to nasuwa się pytanie, czy Wasze usługi będą kompatybilne choćby ze starostwem, z województwem, z urzędem marszałkowskim? No oczywiście tutaj informatycy nad tym pracują. Takie jest założenie, żeby w całym kraju te usługi były ujednolicone, żeby nie było tak, że w jednym urzędzie właśnie jest inny program, w drugim inny, jakieś systemy dziedzinowe. I to nasze działanie do tego doprowadzi. W najbliższych latach wszystkie urzędy publiczne muszą taką usługę, taką działalność czy taką inwestycję przeprowadzić. No my jesteśmy zadowoleni, dumni z tego, że zrobimy to ze środków zewnętrznych, bo na realizację tego projektu pozyskaliśmy ponad 2,5 miliona złotych dotacji ze środków Unii Europejskiej. My ze swoich środków przekazujemy ponad 400 tysięcy, także cały program kosztuje 3 miliony i za półtora roku będziemy mogli się pochwalić i mam nadzieję, że przede wszystkim mieszkańcy odczują tą zmianę. Programy to jedno, ale pewnie informatyzacja i wymiana sprzętu to drugie. No tak, to jest szeroki projekt. Oczywiście tutaj te 3 miliony to nie idzie tylko i wyłącznie na oprogramowanie, ale też zmiana okablowania w całym urzędzie, remonty pomieszczeń i też, jak pan zauważył, zmiana części sprzętu, który wiadomo starzeje się bardzo szybko i żeby do tych nowych projektów, programów informatycznych był możliwy do używania, musi być aktualizowany i w ramach tego projektu również komputery, inne elementy tego będą zmienione. Realizacja projektu umożliwi cyfrową komunikację z mieszkańcami i elektroniczne załatwienie wszystkich najważniejszych urzędowych spraw.